A gdybym tak cofnęła czas, by móc spojrzeć na wszystko bliżej, bliżej, by przypomnieć i przybliżyć, jak to wszystko się zaczęło. Jestem tutaj. To co? Zaczynamy? Zapraszam Was w podróż. Zacznijmy od początku. Rok 1997. Aleksander Dudek na mocy decyzji ministra edukacji narodowej uzyskuje zgodę na założenie uczelni pod nazwą Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu. Uczelnia rozpoczyna kształcenie na kierunku zarządzanie i marketing. Rok 1998. Uczelnia realizuje pierwszy projekt badawczy. Organizuje pierwszą konferencję naukową pod tytułem Rynek pracy i rynek dla pracy oraz wydaje pierwszą monografię książkową pod tytułem Absolwenci na lokalnym rynku pracy z perspektywy pracodawców. Rok 1999. Rok akademicki rozpoczyna rekordowo wysoka liczba studentów na jednym kierunku studiów. Ponad 1500. Rok 2000. Uczelnia rozpoczyna kształcenie na kierunku administracja. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu uzyskuje prawo własności budynku przy ulicy Kilińskiego 43. Rozpoczynają się prace remontowe mające na celu dostosowanie gmachu uczelni do potrzeb dydaktycznych i naukowych. Mury uczelni opuszczają pierwsi absolwenci, licencjaci kierunku zarządzanie i marketing. Rok 2001. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu rozpoczyna realizację projektu edukacyjnego Humanitas, cyklu comiesięcznych wykładów otwartych najwybitniejszych przedstawicieli świata nauki, biznesu i kultury. W uczelni powstaje Centrum Karier i Promocji Studentów. Rok 2002. Uczelnia otwiera pierwszy kierunek studiów magisterskich – zarządzanie i marketing. W strukturze Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu utworzone zostaje Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń. Rok 2003. Uczelnia jako pierwsza w południowej Polsce uruchamia studia licencjackie na kierunku europeistyka. Niedługo później kierunek ten zostaje wyróżniony prestiżową nagrodą Europejski Standard. Rok 2004. Uczelnia rozpoczyna kształcenie na studiach magisterskich na kierunku administracja. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu uzyskuje zgodę na kształcenie na kierunkach dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz pedagogika. W uczelni otwarte zostaje Biuro Współpracy z Zagranicą, którego celem jest rozwijanie kontaktów naukowych i dydaktycznych z uczelniami zagranicznymi. Rok 2005. Uczelnia zmienia nazwę na Wyższa Szkoła Humanitas. Odbywa się pierwsza edycja konkursu o Zagłębiowską Nagrodę Humanitas oraz pierwsza uroczysta gala wręczenia nagród dla wybitnych zagłębiaków. Uczelnia po raz pierwszy uzyskuje dofinansowanie z funduszy europejskich na realizację projektu. To największy w Europie projekt z zakresu studiów podyplomowych. Rok 2006. Uczelnia zostaje laureatem ogólnopolskiego konkursu EduInvestor za realizowanie znaczących inwestycji w infrastrukturę naukowo-dydaktyczną. Wyższa Szkoła Humanitas otwiera kolejny kierunek studiów – politologię. Uczelnia staje się właścicielem tytułu prasowego Wiadomości Zagłębia, czasopisma, które ukazuje się na rynku wydawniczym od 1956 roku. Rok 2007. Uczelnia świętuje jubileusz dziesięciolecia, w ramach którego w Parku Sieleckim organizuje cykl koncertów i wydarzeń plenerowych, w tym występ zespołu Raz, Dwa, Trzy. Wyższa Szkoła Humanitas rozpoczyna kształcenie na kierunku Filologia Angielska. Rok 2008. Uczelnia otwiera pierwszy w swojej historii kierunek inżynierski – ochrona środowiska. Rozpoczyna działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku. Rok 2009. Uczelnia uzyskuje zgodę na kształcenie na kierunkach historia i socjologia oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika. Rok 2010. Wyższa Szkoła Humanitas otwiera studia drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, a także studia pierwszego stopnia na kierunkach bezpieczeństwo i higiena pracy oraz bezpieczeństwo narodowe. Uczelnia zajmuje szóste miejsce w Polsce w konkursie Uczelnia Przyjazna Pracodawcom, zorganizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Przy uczelni rozpoczyna działalność Fundacja Humanitas. Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Humanitas organizuje pierwsze w regionie senioralia, wzorowane na juwenaliach cykl wydarzeń artystycznych i sportowych. Rok 2011. Wyższa Szkoła Humanitas, jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce, uruchamia studia jednolite magisterskie na kierunku prawo. Uczelnia wprowadza nowatorską formę kształcenia na odległość Distance Learning Management Studies. Studia adresowane do młodzieży z zagranicy.
Rok 2012. Uczelnia zostaje laureatem prestiżowego konkursu Omilion, zorganizowanego przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Otrzymuje nagrodę w wysokości 1 miliona złotych za najlepszy w Polsce program kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Wyższa Szkoła Humanitas sklasyfikowana zostaje w gronie 30 najlepszych polskich uczelni kształcących na kierunkach biznesowych w prestiżowym rankingu magazynu Home & Market. Uczelnia zajmuje 5 miejsce w Polsce w rankingu wydziałów prawa Dziennika Gazety Prawnej. Wyższa Szkoła Humanitas wygrywa w rankingu Uczelnia przyjazna studentom, zorganizowanym przez Polska The Times. Założyciel uczelni, Aleksander Dudek, odznaczony zostaje Srebrnym Krzyżem Zasługi, przyznawanym w dowód uznania działalności na rzecz dynamicznego rozwoju Wyższej Szkoły Humanitas. Rok 2013. Uczelnia uruchamia pierwszy wydział zagraniczny we Wsetynie w Republice Czeskiej, na którym prowadzi kształcenie na kierunkach dziennikarstwa i komunikacja społeczna oraz pedagogika. W ofercie uczelni pojawia się kolejny kierunek studiów jednolitych magisterskich – psychologia. Wydział Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas pozytywnie przechodzi ocenę parametryczną i uzyskuje wysoką kategorię naukową B. Rektor Wyższej Szkoły Humanitas, profesor Jerzy Kopel, otrzymuje odznakę zasłużony dla miasta Sosnowca. Oferta uczelni poszerza się o kierunek z obszaru nauk medycznych – elektroradiologię, prowadzony we współpracy i pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Techników Elektroradiologii. Rok 2014. Kolejny kierunek studiów, psychologia, otrzymuje nagrodę w konkursie Omilion Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odbyły się obchody 70-lecia urodzin jego magnificencji rektora, profesora Jerzego Kopla. Funkcję rektora uczelni obejmuje profesor Wyższej Szkoły Humanitas, doktor habilitowany Michał Kaczmarczyk. Uczelnia organizuje pierwszą edycję Kongresu Praktyków Biznesu, w trakcie którego wręczone zostają nagrody dla przedsiębiorców Humanitas. Wyższa Szkoła Humanitas zostaje laureatką ogólnopolskiego konkursu Uczelnia Przyjazna Rodzicom, organizowanego w ramach programu grantowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W strukturze uczelni działalność inauguruje Centrum Rozwoju Kobiet, które w tym samym roku organizuje pierwszą edycję prestiżowego ogólnopolskiego konwentu kobiet sukcesu. Przy Wyższej Szkole Humanitas powstanie Uniwersytet Międzypokoleniowy, który obejmuje uniwersytety dziecięce, młodzieżowe oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Rok 2015. Uczelnia otwiera kolejny wydział zagraniczny w czeskiej Pradze, na którym oferuje studia na kierunku pierwszego stopnia zarządzanie. Rok 2016. Uczelnia zostaje partnerem musicalu Karol, według scenariusza rektora Wyższej Szkoły Humanitas, profesora Michała Kaczmarczyka. Premiera widowiska odbywa się w Tauron Arenie Kraków dla 9 tysięcy widzów. Zostaje powołana do życia sieć współpracy edukacyjnej, która liczy ponad 45 szkół. Rok 2017. Wyższa Szkoła Humanitas w liczbach. 26 tysięcy absolwentów, 10 kierunków studiów, 2 wydziały zagraniczne, 36 specjalności, 68 kierunków studiów podyplomowych, 11 zamiejscowych ośrodków studiów podyplomowych, 170 uczelni partnerskich i instytucji zagranicznych, 22 miliony złotych wypłaconych stypendiów, 75 nagród i wyróżnień, 68 zrealizowanych grantów badawczych, 260 zorganizowanych konferencji, sympozjów i seminariów naukowych, 1527 wydanych publikacji, 38 tysięcy woluminów w bibliotece, 12 zamiejscowych uniwersytetów dziecięcych, 10 tysięcy wydanych certyfikatów szkoleniowych, 16 realizowanych w tym roku projektów unijnych. 34 miliony to kwota otrzymanych środków unijnych. To, co za nami, to już historia Wyższej Szkoły Humanitas. A co dalej? Aby się o tym przekonać, bądźcie przy nas. Bądźcie z nami.